Moi drodzy, na początku chciałbym z Wami podzielić się swoim pomysłem na przygotowanie wsadu korzyczkowego. Mam przygotowane na dzisiejsze łowienie zanęty o aromatach owocowych i mięsnych. Chciałbym przygotować jedną zanętę owocową, a drugą mięsną. Na początku przygotuję zanętę mięsną z dwóch aromatów. Peletu o aromacie kraba oraz czerwonego robaka. Najpierw jednak krab. Do pojemniczka wsypię mniej więcej połowę opakowania i dodam jeszcze czerwonego robaczka. Nasza przynęta mięsna będzie miała kolor mięsny. Wymieszam starannie ziarna jednego i drugiego aromatu. 2-milimetrowy pelecik będzie bardzo sprawnie nabierał wodę i będzie świetnie pracował potem w łowisku. Przejdźmy do nawilżania. Tradycyjnie spryskać musimy starannie powierzchnię i dokładnie wymieszać tak, by wszystkie ziarna nabierały równomiernie wody. Jest to wstępne nawilżanie. Potem sukcesywnie zanętę będziemy dowilżali. O! Jest rybka. I to taka, która wie gdzie iść. Tam są takie piękne grążele na karpiówce. Jakbyś mi go Wojtek spróbował podebrać, to byłoby łatwiej. No już idzie w moje. Pewnie jest w twoim zestawie. A jak się tutaj to... Nie, już wypłynęła. Prawdopodobnie nieduży karpik. Już idę. Podbierzesz mi go, Wojtek? A, nieduży karpik. No, nie jest taki brzydki. No i super. Mamy karpizona. O, no dobra. Ładnie wpięty w dolną wargę. Taki oto karpizonek. Nieduży, ale sympatyczny. Płyń sobie, kolego. Pa, pa. Do zobaczenia. O, nie, nie, coś tu idzie mi. Długi zestaw. O, czyżby karpik? Nie, ładny leszcz. Muszę go sobie podebrać. Myślałem, że karpik. Taka oto łopata. Całkiem, całkiem. I do wody. Uciekaj. O, jeszcze płetwę pokazał. Wymieszałem pelet bananowy z peletem o smaku Monster Crab. Taki właśnie miks stosuję do swoich koszyczków zanętowych. Teraz tak, kiedy mam już wstępnie nawilżoną zanętę, ja ją przesypię do pudełka i za chwilę będziemy sobie ją dowilżali, a to pudełko, tego pudełka użyję do tego, by przygotować kolejną, tym razem cytrusową zanętę. Zanęta mięsna nabiera wody, a ja mogę zabrać się za aromaty cytrusowe. Czym dysponujemy? Mamy aromat po prostu nazwany cytrus. Tego aromatu użyjemy sobie też połowę i doprawimy sobie naszego cytruska banankiem. Oczywiście każdy z tych aromatów mógłby być samodzielną zanętą, ale skoro mam do dyspozycji dwa aromaty, to chcę z nich skorzystać i je wymieszać ze sobą. Również 2-milimetrowy pelet. Teraz wszystko starannie mieszam. Kolorek prześliczny, takiej cytrynki, banana. Teraz wymieszamy ziarna. Znowu dowilżamy. Kiedy nasze cytruski nabierają wody, sprawdźmy, co się dzieje w tym czasie z naszymi śmierdziuchami. Ziarna nabrały, ale one są wciąż niedowilżone.
koniecznie musimy je dowilżyć. Po dowilżeniu znowu starannie mieszamy. To samo musimy zrobić z cytrusową zanętą. Ale karaśulec fajny. Bąbek. Aj, popłynął. Nie jest to duży karpik, ale jest. Może być jeszcze amur, bo bardzo łatwo idzie. Podejrzewam, że to jest kar. Zachowuje się jak kar w każdym razie. Przejdź to samo. Wiesz co? Jakbyś mógł mi wędkę przełożyć, wiesz? Nad moją. Nad moją. O. I teraz przejdź nad moją. No będę musiał sobie poradzić sam. Masz u siebie? Polujesz? Super, właśnie fajnie. Fajnie wiedzieć, że mój brat ma w tym samym czasie na wędce też ryby. A, super. Amur, chyba. Nie, karp. Dobrze. Nieduży, ale jest. To nie jest taka wielka sztuka. Karpik. Duży. Dobre i to. Słuchajcie, mieliśmy dwa hole w tym samym momencie. Coś wspaniałego. Dwie ryby sprawdzają się zanęty, a rybki też nam dopisują. Cóż, no cieszymy się bardzo. Cieszymy się tymi rybkami. Wypuszczamy rybki. Jeden już popłynął i drugi... Bye bye. Nocne ryby. To jest to.